Dzień dobry, nazywam się Jacek Bednarski. Ja zapraszam do obejrzenia zabiegu implantacji z użyciem szablonu ICX Magellan. Planujemy uzupełnienie zęba 4-6. Dzięki zastosowaniu szablonu ICX Magellan będzie można wykonać zabieg bez konieczności preparacji płata śluzówkowo-kostnowego, co ogranicza dolegliwości pozabiegowe dla pacjenta. Przede wszystkim umożliwia idealne umieszczenie implantu, ogranicza ryzyko uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego. W późniejszym czasie umożliwia wykonanie optymalnej odbudowy protetycznej. Zobaczcie, jest przygotowany szablon. To jest tulejka na wierzchu. Implantu będzie 4:1:10. Ważne jest, żeby go... Ten szablon określa pozycję implantu, głębokość i wszystko, co związane z jego umieszczeniem, więc nie będziemy tutaj robić płata. Tylko przez ten szablon nawiercimy otwór i umieścimy implant tam. Najpierw warto jednak sprawdzić, czy on pasuje do zębów. Co oczywiście zrobiliśmy już wcześniej, wczoraj. Ok, pasuje. O, zobaczcie, widać tą tuleję. Tak, przez którą będziemy nawiercać dziurę. O, pacjent jeszcze oddycha, widzicie, żyje. Tutaj jest taki punch, w którym wytniemy dziąsło. Nic nie boli? Mhm. Okej. Zdejmujemy szablon jeszcze na chwilkę. Musimy teraz ten krążek wyciągnąć. Trochę go jeszcze 8-15C sobie poluzujemy. Trzeba to takimi pompującymi ruchami, tak żeby mogło się tam dostać, mogła się dostać sól fizjologiczna do chłodzenia. I wkładamy po prostu każde wiertło do końca. Nic nie boli? Super. Ok, teraz weźmiemy wiertła już od razu 4:1 do kości D2. Takiej średniej gęstości, takiej byśmy się tu spodziewali. Wiertło do nawiercenia na 8 mm. I na 10. Czyli jest inaczej niż w przypadku klasycznej kasety do Magellana. Nie zwiększamy średnicy otworu, tylko posuwamy się coraz głębiej. Średnica jest od początku ta sama, docelowa dla implantu. Teraz jeszcze troszeczkę borerem do wygładzenia brzegu. Ok, już go zabieram. I umieszczamy implant. To łoże jest już przygotowane. Śrubę. Teraz przy mniejszych obrotach, w większym momencie obrotowym, też przez otwór w szablonie umieszczamy implant. Prawie idealnie. Wydaje mi się, że jeszcze można go trochę dokręcić. Tutaj założymy od razu oczywiście śrubę gojącą. Trzeba będzie już odsłania. Dobra.
pięknie. Zdjęcie robiłem. Czekajcie, ja zobaczę jeszcze, tylko się rozbiorę z tych ciuszków. Zobaczę, czy to trzyma wszystko. Dajcie od razu lód też. Dobra. I wszystkie zalecenia.